Cześć, tu Mateusz Zafory Polska. W dzisiejszym odcinku postaramy się obalić kilka mitów, które towarzyszą fotowoltaice. Serdecznie zapraszamy. Mit numer jeden, ten, który najczęściej pojawia się w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej, to ten dotyczący długiego zwrotu inwestycji w fotowoltaikę. Długość dla każdego jest pojęciem względnym. My skupimy się na takim absolutnym klasyku, czyli 120-metrowym domu jednorodzinnym z fotowoltaiką zainstalowaną w oparciu o obowiązujące na dzień dzisiejszy programy dofinansowań i ulg i średnią mocą między 5 a 10 kW, bo te według statystyk są najpopularniejsze w kraju. Zwrot inwestycji to między 5 a 7 lat. Ale nie mówimy o jednym. Ceny energii rosną w sierpień 2022 roku obecnie. Właściwie każdego dnia obserwujemy wzrost cen. Ten okres w związku z tym może tylko i wyłącznie się skrócić. I kolejna rzecz, o której się nie mówi, bo obsesyjnie myślimy o zwrotach, inwestując w cokolwiek, myślimy, kiedy się zwróci, kiedy zaczniemy zarabiać. Zapominamy o poprawie komfortu naszego życia, który rozpocznie się tu i teraz. Przewymiarowując instalację, możemy zaopatrzyć nasz dom, nasze gospodarstwo w elektrosprzęt, o którym zawsze marzyliśmy. Może to być basen z pompą, zewnętrzny czy wewnętrzny, może to być warsztat z elektronarzędziami, cokolwiek. Wszystko to, co podniesie komfort naszego życia. To jest kluczowa fraza, kiedy mówimy o fotowoltaice. Mit numer dwa. Pozwolenie na budowę i związana w związku z fotowoltaiką, tak zwana papierologia. Mieliśmy na ten temat osobny odcinek, serdecznie Państwa zapraszamy. Natomiast dzisiaj powiem to jeszcze raz. Pozwolenia na budowę wymagają tylko i wyłącznie instalacje powyżej 50 kW. W przypadku domów jednorodzinnych i dwurodzinnych takich instalacji się po prostu nie buduje. Jedyne, co nas czeka, jeśli chodzi o formalności i papierki, których pewnie wszyscy nie lubimy, to zgłoszenie naszego projektu, zgłoszenie naszej instalacji do Państwowej Straży Pożarnej, jeśli przekracza ona 6,5 kW mocy oraz oczywiście konsultacje z operatorem sieci, jeśli mamy instalację on-grid. To wszystko. Mit numer 3. Fotowoltaika działa tylko w ciepłe, letnie dni. To nieprawda. Fotowoltaika to światło, a nie ciepło. I moduły przystosowane są do pracy w każdym świetle, także w świetle rozproszonym. Przez chmury, przez deszcz, przez śnieg. No, w przypadku śniegu mówimy o śniegu sypkim, a nie o połaciach zalegającego śniegu, który należy usuwać. Ale wracając do tematu, oczywiście, że w miesiące zimowe nasza instalacja jest mniej efektywna niż w miesiące letnie, wiosenne, wczesnojesienne. Ale to głównie zasługa tego, że dni w zimie są krótsze, a w nocy instalacje nie pracują w ogóle. I kolejna sprawa, mit numer 4 dotyczący pogody, to ten mówiący o złych warunkach pogodowych w Polsce. Otóż tu będzie krótko, to jest tylko jedno zdanie i suchy fakt. Europejskim liderem, jeśli chodzi o ilość instalacji fotowoltaicznych i generowaną przez nie moc, są Niemcy, kraj, który leży na bliźniaczych równoleżnikach. Dzięki serdeczne, do następnego.